Cześć. Kolejne głosowanie. Ale nim ono nastąpi, powiem wam zespoły, to chciałem was serdecznie zaprosić w czwartek na taki specjalny program dla tych, którzy są patronami, chcieliby zostać patronami i pewne atrakcje, które mam dla was. Znacie tą formę, że jak jest głosowanie, to później jedną płytę omawiam i to tak tylko właściwie jedna osoba może coś z tego mieć głównie, tak? Ta, która, że tak powiem, jej płyta wygra. Natomiast chciałbym, żeby był przynajmniej raz w miesiącu. Taki program, gdzie wy wszyscy moglibyście, którzy jesteście patronami, też posłuchać, choć może nie tak dużo, ale jednak o swoich ulubionych płytach. Dlatego zapraszam Was już teraz w czwartek, wyjaśnię trochę więcej, na czym to będzie polegać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że ta nowa, nowa forma, w której te, za te wsparcie coś. Macie wam się spodoba, bo jak pewnie zobaczyliście, mi nie chodzi o to tylko żebyście mnie wspierali, ale żeby to był pewnego rodzaju deal, żebyśmy tutaj, żebyście wy też coś z tego mieli wspierania nie tylko obejrzeli kolejny mój film, ale też żebyście mieli też jakiś swój udział. No dobra, a dzisiaj głosowanie, więc przypominam pod tym Filmem będzie moje komentarze. Do, w każdym komentarzu jest jeden, jedna płyta. Głosujecie poprzez lajki. Tą płytę, która Wam najbardziej się podoba, czekam 24 godziny, czyli jutro do godziny 19, i wtedy ta płyta, która wygrywa w następnym miesiącu, opowiem o tej płycie tak już szerzej poświęcę cały program, ta, która zajmie drugie miejsce, automatycznie przechodzi na następne e, głosowanie. To chyba każdy wiadomo, jeżeli chcecie zostać takim wspierającym, takim patronusem, to będzie chyba nowa nazwa, patronus, e, patronusem, to zapraszam, gdzieś tam link znajdziecie i możecie też e, za nawet niewielkie wsparcie dodawać swoją płytę tutaj. Ale okej, okay, a jakie płyty mamy? A więc mamy... E, Przede wszystkim Black Sabbath z Black Sabbath ze swoim e, debiutem. E, słuchajcie, to płyta, która ostatnio zajęła drugie miejsce, więc myślę, że jest duża szansa, że też, że, nie że też, ale że, e, że wygra. E, więc to jest debiut. Mamy Fade No More, Album of the Year. O, proszę. Też, też ciekawe. O Fade No More już miałem jakieś audycje. No powiem tak, o ile lubię Fade No More, tak te audycje jakoś nie cieszyły się aż wielką popularnością. Natomiast ta kolejna ciekawa płyta. Mamy jeszcze Dancing to Lucy Lucifer Jak to należy przeczytać, nie wiadomo. W każdym razie kolejny klasyk, później mamy Wolf Spider Six szósteczka, album z tamtego roku, który u mnie się znalazł na trzecim miejscu w ulubionych płytach 2023, więc fajnie, że ktoś tutaj dodał. Mamy odraza i rzeczą, uwaga, płyta, która już jest od bardzo wielu miesięcy, no, zróbcie coś w końcu, niech ta płyta wygra. I mamy jeszcze, o, ciekawostkę, Arka a Google a co? Jak już mówiłem, można znowu, jakby dałem tej możliwości, można głosować, tak naprawdę proponować różne płyty, niekoniecznie tylko metalowe czy rockowe. To co? Czekamy 24 godziny i zobaczymy, kto wygra. Trzymam Was mocno za gardło i z... pamiętajcie, czwartek 19. Pojawcie się tutaj.